Bez koncentracji nie ma akcji. Stop! Myślę, że jesteś posągiem dinozaura. Skąd wiedziałaś? A ty samolotem. No dzień dobry, panie żabo. Kum-kum. Jesteś baletnicą. Nie, filiżanką. Sophie! Przecież miałaś być posągiem. Skąd mam wiedzieć jakim, skoro ciągle się ruszasz? Ale ja mam tyle pomysłów. Zegarek, rakieta, rozgwiazda i szympans, kangur. O, hej, i jeszcze coś. Spójrzcie. Czym jestem? No czym? Świętym Mikołajem? Nie, piłką plażową. Bę. O tak, ja po prostu kocham plażę. Ja też. Hej, już wiem. A może się na nią wybierzemy? Tak, to będzie przygoda. Chodźmy. Hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak i wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas zaprasza was, więc chodźcie razem z nami. Hej, bobry! Czekajcie! Co dziś robicie? Zaczynamy właśnie zabawę w poszukiwania. Poszukiwania. A jak się w to bawi? Masz listę rzeczy do znalezienia. Drużyna, która znajdzie wszystko, wygrywa. Świetna zabawa. Możemy dołączyć? Tak, dobry pomysł. Posłuchajcie, a może stworzycie jedną drużynę, a my, bobry, będziemy drugą? Wspaniale! Dziękujemy! Juhu! Dobrze, a oto lista rzeczy, które trzeba znaleźć. Latarka, chusta, mapa, no i ślimak. I pamiętajcie, te rzeczy są ukryte na wyspie. Dobrze. Chodźmy. Naprzód. Czekajcie, a jaka jest nagroda? Jaka? To będzie niespodzianka. Ale rzeczy z listy są niewielką podpowiedzią. Kto pierwszy, ten wygrywa. Powodzenia. Ja znajdę chustę. Nie, latarkę. Nie, ślimaka. Zdecydowanie ślimaka. Dobra. To ja latarkę. A więc ja chustę. To mnie pozostaje mapa. Chodźmy! Gdybym była chustą, to gdzie bym leżała? Może gdzieś niezbyt blisko? W górze? Żeby nikt mnie nie widział. Aha! Tutaj jesteś! Chusto, już do ciebie idę. Ojej! Znaczy, bobry. Nie tak szybko. Wydaje mi się, że to moja chusta. Dziękuję bardzo. Panie Ślimaku! Hej, panie Ślimaku! Tu pan jest! O! Kto by pomyślał? Na tym kamyku widać małą twarz. To będzie świetny okaz do mojej kolekcji uśmiechniętych kamyków.
gdzie Ślimak? O, panie Ślimaku, wracaj! Czy tam może być latarka? A może to... Jaskiniowy potwór! Z takimi ostrymi zębami i wielką szczęką i... Maluteńką skorupą. To jest tylko Ślimak. Hej! To znaczy, że mam już dwie rzeczy. Ha? A gdzie on się podział? No, panie Ślimaku, chowa się pan przede mną. O, cześć! Wiedziałam, że wcale się nie schowałeś przede mną. A co tu znalazłeś? Czy to jest... bananowa trąbka? To wymarzony okaz do mojej owocowej kolekcji. Nie sądzisz? Panie Ślimaku, gdzie pan znowu uciekł? Przeszukałam całą wyspę. Wszerz, wzdłuż i z góry na dół. I nigdzie nie ma tej mapy. Wow! Mapa! Oczywiście! Przecież bobry zrobiły mapę z drewna. Tessa! Tessa! Znalazłam latarkę! Świetnie, Eli! A ja znalazłam mapę. Wspaniale! Wróćmy i pokażmy wszystkim! Muszelka! 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 Ślimak! Aha! Mnie nie oszukasz, kochany! Chodź! Musimy się śpieszyć! Ale zaczekaj chwilę! Co to jest? Piaskowe naleśniki! Są bardzo rzadkie! Muszę je dodać do mojej obiadowej kolekcji! Przepyszne! O, pan Ślimak! Znów uciekł. Pośpiesz się! Możemy wygrać! Brakuje nam Ślimaka! Przepraszam was, ale jeszcze go nie znalazłam. Mam go, mam go! Spójrzcie, on ma Ślimaka! A to znaczy, że bobry wygrały! Znów nam się udało! Sophie, a gdzie ten Ślimak? Tak, po co ci tyle rzeczy? Cóż, ciągle znajdowałam rzeczy do moich kolekcji. I Ślimak mi uciekał. Ale dzięki niemu mogliśmy wygrać. Oj, wiem, nie mogłam się skupić. Powinnam się skoncentrować. Przepraszam. O, Sophie. Tak, powodzenia następnym razem. Hej, a co wy wygraliście? Tak, do czego są te rzeczy? O, zwycięzca poleci prawdziwym balonem w nocy. Dzięki mapie zaplanujemy trasę. Latarka pomoże zobaczyć, dokąd lecimy. A dzięki chuście będzie nam ciepło. W górze wieją zimne wiatry. Po co zatem jest Ślimak? O, to tylko moje zwierzątka. Ciągle mi uciekają. O, tutaj jesteś. No, naprzód, bobry. Lecimy! Ale fajnie, taki nocny lot to jest super zabawa. Zaczekajcie. Miałam to gdzieś... tutaj. Tak! Kolekcja świecących w nocy balonów. Szybko, zanim bobry odlecą. Wspaniała noc na lot balonem. Czy ktoś poświeci na mapę, proszę? Hej, bobry! Juhu! Tu jesteście! My także lecimy! Na górze jest tak ładnie! Mogę założyć chustkę? Tak, tak, ale za chwilkę. Hej, Kobi! Chwileczkę, koncentruję się. Aha, a na czym?
Wiesz, jeśli się naprawdę mocno skupię, to sprawię, że szczęściarz poleci. O, pomożemy ci! Świetnie! Myślę, że mamy jeden problem. Grawitacja koncentruje się mocniej niż my. Chyba masz rację. Ta grawitacja ciągle nam przeszkadza. Trudno, szczęściarzu. Gdy dorosnę, zamierzam być astronautą. Zabiorę cię wtedy do rakiety.